30 grudnia radni ze Skępego będą decydować o przyjęciu budżetu na 2016 rok. Kształtować się on będzie na poziomie 24 623 000 zł z 770-tysięcznym deficytem przeznaczonym na spłatę kredytu. Główne zamierzenia, jakie chcemy realizować w budżecie, bo o budżecie już z radnymi rozmawialiśmy i oni ten budżet w takim kształcie zaakceptowali, to jest dokończenie w głównej mierze wodociągowania i kanalizacji na terenie miasta i gminy Skępe. Chodzi tutaj o rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wólce i budowę od początku stacji uzdatniania wody w Skępe. Najważniejsza kwestia to dokończenie wodociągowania i kanalizacji na terenie miasta i gminy. Chodzi o rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wólce i budowę od początku stacji uzdatniania wody w Skępem. Niezwykle istotna jest też kwestia kanalizacji, chodzi bowiem również o czystość skępskich jezior. Dokończone zostanie wodociągowanie gminy w rejonie Wólki i wsi Łąkie, znajdujących się w rejonie terenów rekreacyjnych. Czterokrotnie więcej pieniędzy niż w tym roku zostanie przeznaczonych na przebudowę dróg na terenach wiejskich. Chciałbym w imieniu samorządu miasta i gminy Skępe, radnych naszej miejscowości złożyć wszystkim z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia najserdeczniejsze życzenia, aby te najpiękniejsze dni w roku upłynęły w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnej życzliwości, zrozumienia, szczerości, przepojone miłością w gronie rodzinnym, w gronie najbliższych. A w przyszłym roku na pewno nie zabraknie w Skępem sporych atrakcji, jak Dni Skępego czy nieobecne od wielu lat gminne dożynki.